Podoba ci się ten kluczyk, prawda? Moja ciotka Maria mówiła, że chroni go zaklęcie, by nie dostał się w niewłaściwe ręce. Ale gdybym go nie użyła, nigdy bym cię nie znalazła, prawda? Hej! Hej, królik. Nie wygłupiaj się. Kim jest ten koleś? Królikula? Cześć! Czesławie, Haroldzie, pora spać! O, Kimka! Cały dzień na to czekałem. Mam tego serdecznie dość. Królikula zmienił nasze życie w permanentny horror. Zawsze odwiedzają go jakieś wielkie potwory. Chodź, Haroldzie, chodź do mnie. Hej, Czesław, ale gdzie jest królikula? Tutaj jesteś, ty szalony mały króliku. Czasami chciałbym, żeby Nina zamknęła królikulę w jakiejś komnacie. O, królikulo, jesteś taki zabawny. Już wiem. Przecież ten klucz może nam w tym pomóc. Haroldzie? Tak, Czesiu? Nie, tylko nie mów do mnie Czesiu. Posłuchaj, jutro rano będę potrzebował twojej pomocy. Wreszcie uporamy się z gościnnością królikuli. Raz na zawsze. Nie ma sprawy, dobranoc. Zgaś światło, Nino, już późno. Dobranoc, przyjaciele. Dobranoc, tato! Ładny. Przepraszam, Nino, muszę pożyczyć twój klucz. Haroldzie, obudź się. To nie jest prawdziwy bekon. Wiesz co? Myślę, że poradzę sobie bez ciebie. Sir, pies Harold zgłasza się do tajnej operacji. Melduje się na rozkaz, Czesławie, sir. Co ty wyprawiasz? Czy ty wiesz, co oznacza słowo tajnej? Nie. Oznacza, że masz być cicho. Melduję się do cichej operacji, sir! O, co się dzieje? Ojej, to jest dziwne, bardzo dziwne. To tylko pudełeczko. Pudełeczko się unosi. Nie wiem, co jest w środku! Nie chcę wiedzieć! O, to statuetka małej małpki! Ha, ha, ha! To najbardziej tajna operacja ze wszystkich! Czesławie, ona się trzęsie. Trzęsie się jeszcze bardziej! Odłóż ją! Odłóż! Ona ożyła! Dokładnie jak ten koleś Pinokio! Goni mnie! To jakieś żarty! Chyba będę miał zły dzień! Ojej, ta mała małpka się zdenerwowała. Muszę się schować. Tylko gdzie? Gdzie? Otwieraj! Dobry. Dzień dobry, Haroldzie. Widziałeś gdzieś mój klucz? Czasami zupełnie was nie rozumiem. Obejrzyj kolejne filmy wideo i nie zapomnij zasubskrybować Bumeranga na kanale YouTube.